że jestem nowym stworzeniem. Módlmy się w językach teraz jeszcze. Przyzywajmy Ducha Świętego. Taki sposób postrzegania mistycyzmu prowadza nas z drogi katolickiej na protestancką. Taka podmiana pojęć jest niesłychanie niebezpieczna dla każdego wiernego. I jeśli ktoś przyjmie wiarę, to z automatu według protestantyzmu może dostąpić zjednoczenia mistycznego. A najczęściej jest to jedynie wynikiem jakiejś autosugestii bądź działania sił nieczystych. Szatan stara się zafałszować obraz zjednoczenia z Bogiem po to, żeby każdy myślał, że już go osiągnął. Dlatego wmawia ludziom, że oznaką danego człowieka zjednoczenia z Bogiem jest na przykład odczuwanie Jego obecności albo dostrzeganie Go w jakiś sposób w swoim życiu. To, jakim mamy poziom poznania Boga, jest dla nas niewidoczne. Bardzo wyraźnie widoczny owoc tej konwersji ideologii charyzmatycznej na doktrynę katolicką, treść, która powoduje błędne rozumienie jednej z podstawowych spraw dla katolika i która na dłuższą metę może mieć bardzo destrukcyjne i bardzo nieciekawe konsekwencje, jeśli chodzi o życie duchowe. Cześć, ja jestem Natalia i witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Jeśli jeszcze nie masz zasubskrybowanego naszego kanału, to serdecznie zachęcam Cię do tego, żebyś kliknął subskrybuj pod tym filmem i oczywiście, żebyś kliknął dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi filmami, dlatego że staramy się publikować tutaj w miarę regularnie. Zapraszam Cię też na naszego Facebooka Okiem Tradycjonalisty o tej samej nazwie i na prywatne Instagramy mój i mojego męża. Nazwy wyświetlę gdzieś na ekranie i linki są oczywiście też wszystkie w opisie. I zachęcam Cię też do odwiedzenia naszego profilu na portalu patronite.pl, który założyliśmy niedawno i na którym możesz wesprzeć naszą działalność finansowo i jednocześnie wziąć udział w konkursie, który organizujemy co miesiąc na wygranie Tradiboxa, czyli paczki z zawartością interesującą dla katolika. I myślę, że zwłaszcza tradycyjni katolicy będą z tej paczki zadowoleni. W konkursie bierze się udział, jeśli wesprze się nas na Patronite jakąkolwiek kwotą, najniższą kwotą jest 5 zł. Zawartość paczki oczywiście w każdym miesiącu będzie inna, a jeśli chciałbyś się dowiedzieć, co w takim Tradiboxie przykładowo mogłoby się znaleźć, to zachęcam Cię do śledzenia, dalszego śledzenia naszego kanału, dlatego że z inboxingu każdej z tych paczek będziemy nagrywać filmik i wrzucać go na ten kanał. Pomysł na dzisiejszy filmik wpadł mi w momencie, gdy przeglądałam sobie portal internetowy jednego z dosyć popularnych katolickich youtuberów. Jest to kanał, który tworzy treści dla osób związanych z nową mszą, nie odnosi się w żaden sposób do tradycji. Jest to zwykły, popularny wśród katolików chodzących na nową mszę portal. I uderzyła mnie tam jedna treść, która powoduje błędne rozumienie jednej z podstawowych spraw dla katolika i która na dłuższą metę może mieć bardzo destrukcyjne i bardzo nieciekawe konsekwencje, jeśli chodzi o życie duchowe. Otóż na tym portalu internetowym znalazłam wpis zatytułowany "Zostań mistykiem". Z tego co rozumiem, jest to pewien sposób reklamowania chrześcijańskiego sposobu życia, chrześcijańskiej duchowości, dlatego że ta osoba, która prowadzi ten portal internetowy, prowadzi jednocześnie sklep internetowy, w którym można zakupić publikacje katolickie. Więc z tego co rozumiem, to jest to forma reklamy mająca zachęcić również do korzystania z oferty tego sklepu. Natomiast jest to bardzo nieodpowiedni sposób reklamowania drogi chrześcijańskiego życia duchowego. Przeczytam Wam ten fragment. Zostań mistykiem. Być mistykiem to dać się poprowadzić kontra spem speru. Wbrew nadziei, którą po ludzku nazywamy matką głupich, a o której święty Paweł w liście do Rzymian napisał, że nie może zawieść. Zostać mistykiem oznacza stać się dzieckiem Bożym. Skoczyć w przepaść bez spadochronu w postaci własnych planów i celów. Na dole będzie czekał on. Powyżej jest jeszcze drugi, równie krótki fragment zatytułowany Mistyka. Bycie mistykiem to odkrycie obecności Boga w mojej codzienności, w tu i teraz. To spotkanie z Bogiem, który jest, w nawiasie Jahwe, i który przychodzi, abyśmy nawet w nocy wiary szli Jego drogami, ufając Mu całym sercem. Z pozoru te słowa wydają się być bardzo niegroźne, dlatego że zawierają
pewne prawdy dotyczące życia duchowego, o tym, że należy ufać, mieć nadzieję, nie zniechęcać się jakimiś trudnościami w życiu, żeby, no tak jak tam było napisane, skoczyć w przepaść. W pewnym sensie można to tak ująć jak najbardziej. Natomiast gdzie tutaj jest problem? Taki sposób życia nie oznacza bycia mistykiem. Jeśli redukujemy pojęcie bycia mistykiem do pewnego sposobu postrzegania codzienności, to wtedy właśnie przyjmujemy tę narrację, którą zapoczątkował ruch charyzmatyczny. Dlaczego tak się dzieje? Taki sposób pojmowania bycia mistykiem jest pochodną ideologii, którą kierowały się ruchy pentekostalne, ruchy protestanckie, tworząc swoje wspólnoty. Ten ruch pentekostalny swoją ideologię zasadza na fundamencie wydarzenia w życiu Kościoła, które miało miejsce w dzień Pięćdziesiątnicy, czyli w dzień zesłania Ducha Świętego. I wspólnoty, ta ideologia pentekostalna stara się dopasować działanie Ducha Świętego do własnej wizji. Dla wspólnoty charyzmatycznej działanie Ducha Świętego jest zauważalne i odczuwalne. Dla katolika działanie Ducha Świętego jest w pewien sposób ukryte przed ludzkim wzrokiem i dla katolika odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem sakramentów i sakramentaliów i oczywiście modlitwy, podejmowania uczynków pobożnych, które w ten sposób zjednują dla człowieka łaskę Bożą i on dzięki temu może lepiej spełniać swoje powołanie i doskonalić się w pewien sposób w cnotach, oczyszczać się z grzechu i wstępować po tej stromej ścieżce świętości. Dla katolika życie duchowe jest drogą. Drogą, w której trwa nieustannie walka duchowa i która ta droga musi być wspomagana przez Ducha Świętego, bo inaczej człowiek nie byłby w stanie sam na tej drodze postępować. Dla charyzmatyka, dla protestanta nie ma czegoś takiego jak walka duchowa w naszym pojęciu, nie ma czegoś takiego jak zanieczyszczenie duszy grzechami, nie ma czegoś takiego jak namiętności, pożądliwości w naszym katolickim pojęciu. Nie ma czegoś takiego, że jeśli człowiek chce być dobry, to nie zawsze potrafi, dlatego że ma słabą wolę. U protestanta człowiek, który przyjmuje zbawienie w Chrystusie, jest automatycznie zbawiony, dlatego że zbawienie idzie przez wiarę. Nie ma całej tej drogi, którą on musi przejść po to, żeby móc wejść do nieba. Tej drogi, którą musi przejść, żeby oczyścić się z grzechu. Nie ma całej tej drogi, w której musi oczyścić się z grzechu i odpokutować swoje winy, które zostały mu już odpuszczone w sakramencie pokuty, co do samej winy, ale nie zostały mu odpuszczone co do kary. I co się dzieje w protestantyzmie? Skoro nie ma całej drogi duchowej, skoro nie ma walki duchowej, skoro nie ma oczyszczania duszy ze swoich niedoskonałości, skoro nie ma czegoś takiego, że dusza jeszcze nie może dojść do pełnego zjednoczenia z Bogiem, to dlaczego miałaby nie doświadczyć przeżyć nadnaturalnych? Dlaczego miałaby nie doświadczyć jakiejś łaski nadnaturalnej wylania Ducha Świętego, tak jak oni to określają? Dlaczego taka dusza nie miałaby odczuć zjednoczenia z Bogiem poprzez łaskę jakiejś ekstazy stanu mistycznego? Oczywiście w protestantyzmie takiej przeszkody nie ma. Według doktryny protestanckiej takiej przeszkody nie ma. I jeśli ktoś przyjmie wiarę, to z automatu według protestantyzmu może dostąpić zjednoczenia mistycznego. I we wspólnotach protestanckich oczywiście dzieją się rzeczy, które mają zewnętrznie znamiona takich zdarzeń. Oczywiście w rzeczywistości nie jest to żadna nadzwyczajna łaska, ponieważ łaska w ten sposób nie działa, a najczęściej jest to jedynie wynikiem jakiejś autosugestii bądź działania sił nieczystych. Tak myślę, możemy też domniemywać. Tutaj teraz Wam pokażę na ekranie właśnie, jak to wygląda, jak ludzie są często rozmodleni, wpatrzeni w niebo, jak pobudzają w sobie jakieś emocje, które mają ich przekonać o tym, że doświadczają czegoś nadnaturalnego. Ale lekki powiewie przychodzi sztorm.
że jestem nowym stworzeniem. Módlmy się w językach teraz jeszcze. Przyzywajmy Ducha Świętego. I teraz, jak to się stało, że taki sposób pojmowania działania łaski Ducha Świętego przeniósł się na grunt katolicki? W katolicyzmie oczywiście wiadomo, emocje nie grają takiej roli. Ciężko byłoby w środowisku katolickim połączyć działanie Ducha Świętego z jakimiś odczuwanymi emocjami, dlatego trzeba było to jakoś dopasować do chrześcijańskiej doktryny. Bardzo wyraźnie widoczny owoc tej konwersji ideologii charyzmatycznej na doktrynę katolicką mamy dokładnie w tym fragmencie, który Wam tutaj przytoczyłam. W momencie, gdy zaczynamy postrzegać mistykę jako coś, czego możemy doświadczyć w codzienności jedynie poprzez to, w jaki sposób postrzegamy naszą codzienność, to jesteśmy całkowicie oddaleni od katolickiej doktryny o mistyce. Dlatego, że według doktryny katolickiej mistykiem jest ten, kto jest zjednoczony z Bogiem w sposób mistyczny, czyli jest już całkowicie oczyszczony ze swoich grzechów, odpokutował już za nie. Osoba, która jest mistykiem, otworzyła swoje serce na Boga w taki sposób, że łaska Boża zapuściła tak głębokie korzenie, że taka osoba jest w stanie już kochać w sposób doskonały. Nie ma już ziemskich przywiązań. Wola tej osoby jest już w całości skierowana na Pana Boga i na bliźniego. Taka osoba jest już doskonała i gdyby taka osoba umarła, to trafiłaby prosto do nieba. Taką osobę można nazwać mistykiem. Osobę, która przeszła drogę oczyszczenia i wstąpiła na drogę zjednoczenia z Bogiem. Osoba, która jest mistykiem, wstąpiła już na najwyższy stopień poznania duchowego i jedynym jej pragnieniem jest tak naprawdę już życie wyłącznie dla Chrystusa i w konsekwencji tego dla bliźnich. Dusza mistyka jest duszą mistycznie zjednoczoną z Panem Bogiem. To jest dusza, która już tak naprawdę na ziemi doznała w pewien sposób tego przebóstwienia, które w sposób pełny objawi się dopiero po śmierci tej osoby, gdzie będzie już mogła całkowicie być w każdym możliwym elemencie w sposób doskonały zjednoczona z Panem Bogiem. Ale żeby do takiego stopnia zjednoczenia z Bogiem dojść, to najpierw należy przejść niesamowicie długą i niesamowicie ciężką drogę. Jeśli pojęcie bycia mistykiem sfałszujemy w taki sposób, że będziemy się nazywać mistykami, dlatego że będziemy dostrzegać jakieś działanie Boże w naszej codzienności, choćby i ono faktycznie było i jeśli byśmy je faktycznie dostrzegali, czyli na przykład jeśli ktoś, powiedzmy, dostrzega jakieś łaski, których codziennie doświadcza, co oczywiście powinniśmy starać się robić, powinniśmy starać się dostrzegać te łaski, bo często ich nie dostrzegamy. Ale jeśli na przykład widzimy, dostrzegamy te łaski i staramy się za nie dziękować, to nie znaczy, że jesteśmy mistykami. Jeśli uznamy, że mistykiem jest ktoś, kto mistykiem faktycznie nie jest, a nazwiemy tak tylko osobę, która po prostu żyje pobożnie, to negujemy prawdę o tym, że do zjednoczenia Boga wjedzie długa i ciężka droga. Jeśli jako mistycyzm zaczniemy postrzegać po prostu pewien sposób postrzegania rzeczywistości, to logiczną konsekwencją jest to, że uznajemy też, że nie ma potrzeby prowadzenia walki duchowej i że nie istnieje droga, którą człowiek odbywa do Boga, dlatego że bycie mistykiem zależy tylko od pojedynczego aktu woli, a nie od realnego poziomu świętości danego człowieka. Nie od tego, jaką drogę przebył po to, żeby oczyścić się ze wszystkiego, co złe i żeby wstąpić na drogę zjednoczenia z Bogiem. Taka podmiana pojęć jest niesłychanie niebezpieczna dla każdego wiernego, dlatego że taki sposób postrzegania mistycyzmu sprowadza nas z drogi katolickiej na protestancką i przede wszystkim zniechęca do dalszego podejmowania wysiłków, dlatego że wydaje nam się, że my już jesteśmy mistykami, bo tutaj dostrzegamy działanie Boga w codzienności naszej i wydaje nam się, że już jesteśmy święci i tyle wystarczy po prostu. To jest idealny grunt
po to, żeby szatan mógł działać na umysły wiernych, żeby mógł im wmawiać, że oni są już zjednoczeni z Panem Bogiem, że wszelkie podejmowane przez nich wyrzeczenia mają tylko charakter dobrowolnej ofiary dla Pana Boga, a nie pomagają im w żaden sposób oczyścić się z grzechu, bo nie ma takiej potrzeby, żeby się oczyszczali z grzechu, ponieważ są już zjednoczeni z Panem Bogiem. Taki sposób postrzegania mistyki zniekształca u nas, w zasadzie całkowicie odbiera potrzebę dążenia do tego, abyśmy Boga poznawali tą drogą duchową. Nie mówię o poznaniu intelektualnym, mówię o poznaniu duchowym, które odbywa się poprzez postępowanie świętości, które, tak jak powiedziałam, odbywa się poprzez zmienianie naszej postawy serca na bardziej otwartą dla Boga i zamkniętą dla nas samych. To jest droga, która odbywa się przy pomocy łaski Bożej. Jest jednym z największych kłamstw szatana wmawianych ludziom, którzy chcą żyć pobożnie, że nie mają już potrzeby poznawać Boga. Czyli, że są po prostu święci. Jeśli ktoś uważa, że jest już na wystarczającym etapie drogi duchowej i dalej nie musi się starać, ponieważ osiągnął już zjednoczenie z Bogiem, osiągnął już świętość, jakby umarł, to poszedłby do nieba, to jest to ogromne zagrożenie dla jego duszy. I jest to jedno z największych osiągnięć szatana, że odwodzi ludzi, którzy są dobrej woli, od tego, żeby podejmowali te wysiłki prowadzące do prawdziwego zjednoczenia z Bogiem. Szatan stara się zafałszować obraz zjednoczenia z Bogiem po to, żeby każdy myślał, że już go osiągnął. Dlatego wmawia ludziom, że oznaką jego zjednoczenia z Bogiem, że oznaką danego człowieka zjednoczenia z Bogiem jest na przykład odczuwanie jego obecności albo dostrzeganie go w jakiś sposób w swoim życiu, a tak wcale nie jest. To, jakim mamy poziom poznania Boga, jest dla nas niewidoczne. Nasze dążenie do Boga jest tak naprawdę nigdy nieskończone. Rzeczywistość pomiędzy nami a Bogiem jest zawsze rzeczywistością dynamiczną. Bóg jest istotą, która nieskończenie przewyższa nasze możliwości poznawcze, zarówno duchowe, jak i intelektualne. Ale Bóg, ponieważ nas kocha, to pozwala nam się poznawać w sposób duchowy. Pozwala nam się zbliżyć do siebie, czego ostatecznym potwierdzeniem będzie przebywanie z Nim w niebie po naszej śmierci. Ale również wtedy będziemy widzieć tylko element istoty Boga, ponieważ Jego istota w pełni jest dla nas niepoznawalna. Jest całkowicie przewyższająca możliwości wszystkich istot stworzonych. Nawet Matka Boża, która jest istotą najświętszą, pozbawioną całkowicie piętna jakiegokolwiek grzechu, która poznała Boga w sposób doskonały, nie poznała Jego istoty w całej swojej pełni, ponieważ Jego istota jest możliwa do poznania wyłącznie przez samego Boga. W niektórych publikacjach duchowych jest napisane, że Pan Bóg zażywa swojej własnej chwały w niebie. To dosyć dobrze ilustruje ten problem, że tak naprawdę tylko Bóg jest w stanie poznać siebie samego w sposób doskonały. To, co my poznajemy w Bogu, jest tylko elementem odbicia Jego doskonałej istoty. Święci, którzy dążyli właśnie do tego poznania Boga poprzez zaparcie się siebie i usiłowanie do tego naśladowania Chrystusa, osiągali ten poziom zjednoczenia mistycznego, ale zawsze była to droga długa, ciężka, pełna wyrzeczeń i dystansująca się od odczuwanych emocji, a skupiająca się na rozumie i woli. Święci w miarę jak bardziej przybliżali się do Pana Boga, tym bardziej odkrywali swoją grzeszność, tym więcej widzieli swoją słabość i tym więcej tę słabość składali w Bogu. Zauważcie, że nic takiego nie występuje na tych wszystkich spotkaniach charyzmatycznych. Tam zawsze mówi się o tym, że wszystko mogę w Panu, który mnie umacnia. To też jest taki cytat z Pisma Świętego, który został zawłaszczony w pewien sposób przez te środowiska i jego właściwe znaczenie zostało sfalsyfikowane i podpięte do tej ideologii charyzmatycznej. Tam bardzo dużo mówi się o mocy Pana Boga, o tym, jaki jest wspaniały, ale niewiele i zdawkowo i rzadko w jakiś głębszy sposób mówi się o grzeszności człowieka. Prawdopodobnie dlatego, że dostrzeganie grzeszności człowieka nieuchronnie prowadzi do nauki o potrzebie pokuty. Pozwolę sobie przytoczyć kilka cytatów świętego Jana od Krzyża, który w swoich dziełach mistycznych
bardzo dobrze nakreślił, na czym faktycznie polega droga wiodąca do Boga i zauważcie, jak bardzo jest to sprzeczne z tym, w jaki sposób drogę do Boga pojmują i promują osoby związane z ruchem charyzmatycznym. Bo jak z jednej strony ani ciągłe obcowanie z Bogiem, ani odczuwalna Jego obecność nie może upewnić o tej Jego łaskawej obecności, tak z drugiej strony ani oschłość, ani brak tych wszystkich łask nie świadczy o Jego nieobecności w duszy. Wiem bowiem, że wielu tych, którzy uważają się za przyjaciół Chrystusa, zna Go mało. Szukają bowiem u Niego pociech i upodobań dla siebie, kochając raczej siebie niż Jego gorycz i śmierć. Dlatego też, jeśli mają sposobność osiągnąć coś pewnego i doskonałego, a mianowicie utratę wszelkiej słodyczy w Bogu, pozostając w oschłości, niesmaku i znużeniu, uciekają od tego jak od śmierci, szukając w Bogu tylko słodkości i rozkosznych darów. Ponieważ zaś żadne stworzenia, żadne ich czynności ani zdolności nie mogą dosięgnąć tego, czym jest Bóg, więc dusza musi się ogołocić z wszelkiego stworzenia, ze swych czynności i sprawności, to znaczy ze swej wiedzy, ze smakowania i odczuwania. Gdy bowiem odrzuci to, co jest niepodobne do Boga i niezgodne z Nim, zacznie się upodabniać do Niego. Droga cierpienia jest bowiem o wiele bezpieczniejsza i korzystniejsza niż droga radości i działania. Najpierw dlatego, że w cierpieniu nabywa dusza sił Bożych, zaś w swoich radościach i czynach ujawnia tylko swoją słabość i niedoskonałość. Po drugie dlatego, że w cierpieniu wyrabiają się i pomnażają cnoty, dusza oczyszcza się i nabiera większej mądrości i roztropności. Zatem pamiętajcie, że droga do mistycznego zjednoczenia z Chrystusem wiedzie przez cierpienia, zaparcie się siebie, zaparcie się własnych doznań, emocji, a dąży do tego, żeby miłując Pana Boga i bliźnich, ofiarować całe swoje życie na wzór tego, co uczynił dla nas Chrystus. Dlatego korzystając z jakichkolwiek przewodników duchowych, czy słuchając jakichkolwiek współczesnych teologów i nauczycieli duchowych, pamiętajmy, żeby zawsze odnosić to do katolickiego dorobku duchowego, który w sposób pewny i sprawdzony opisuje drogę człowieka do Boga. Jeśli filmik Ci się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, do skomentowania i widzimy się w następnym filmiku.